październiku ubiegłego roku na konferencji prasowej władze miasta poinformowały o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 980 000 zł na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej z lokalizacją na terenie stadionu Mosiru. W początkowych planach boisko miało powstać między halą tenisową a głównym boiskiem, ale doszło do zmiany lokalizacji ze względu na ochronę istniejącego w tym rejonie drzewostanu. Ostatecznie boisko zostanie wybudowane na miejscu ostatniego starego boiska za dawną halą OBT. W drugiej połowie kwietnia miasto ogłosiło przetarg na budowę obiektu. W miniony poniedziałek, 13 maja, nastąpiło otwarcie ofert. Trzy firmy z Warszawy, Katowic i Dąbrowy Górniczej są chętne do realizacji tej sportowej inwestycji. Kwota, jaką miasto przeznaczyło na sfinansowanie zamówienia, to 15 milionów złotych brutto. Jak wynika ze złożonych ofert, wszyscy potencjalni wykonawcy zmieścili się w tej kwocie. Najniższą ofertę finansową za wykonanie boiska 14 368 706 zł z groszami, a więc niższą od kwoty podanej przez miasto ponad 631 tysięcy złożyła firma z Warszawy. Kolejna oferta z Dąbrowy Górniczej jest niższa o 509 tysięcy, a ostatniego oferenta z Katowic o 374,5 tysiąca złotych. Teraz nastąpi analiza poszczególnych ofert. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał około 5 miesięcy na realizację zamówienia. W ramach inwestycji do zagospodarowania jest około 16 tysięcy metrów kwadratowych, na których powstanie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną murawą, systemem drenażu, oświetleniem, monitoringiem, zapleczem w postaci kontenerów szatniowych, sanitarnych i technicznych oraz infrastrukturą towarzyszącą, w której zawarto trybuny, wiaty, piłkochwyty oraz parking. Boisko dla rozgrywek na poziomie czwartej ligi i klasy okręgowej będzie dostosowane do wymagań FIFA, PZPN i Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Nowe boisko będzie przeznaczone dla drużyn MUK z Włókniarz i PTC zgodnie z podpisanym przez kluby porozumieniem oraz na wynajem na cele komercyjne. Znów to zrobili, po raz trzeci wzięli na warsztat tolerancję, ponownie pękały bariery, uczono się szacunku, empatii, otwartości, a przede wszystkim tego, że inność jest wyjątkowością, że nie należy się jej bać. Tego wszystkiego można doświadczyć podczas gry miejskiej, której organizacji podjęły się Komenda Powiatowa Policji, Grupa Wolontarystyczna Agrawka oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby podjąć wyzwanie, ale nie jakieś sportowe czy naukowe, tylko wyzwanie dla ludzkiej empatii, zrozumienia, szacunku i tolerancji. Rozpoczynamy właśnie trzecią edycję gry miejskiej, bierzemy na warsztat tolerancję, która ma na celu przede wszystkim wspólną integrację, wzajemną współpracę, pokonywanie zadań i przeciwności. Chcemy też dzisiaj pokazać całym Pabianicom, że bycie niepełnosprawnym to nie są żadne przeszkody, tylko to takie codzienne wyzwania, z którymi powinniśmy, a wręcz musimy się wspólnie razem wspierać. Gra miejska odbywa się w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które przypadają 5 maja. Uczestnikami tego wydarzenia są osoby niepełnosprawne z różnych pabieńskich placówek oraz uczniowie szkół podstawowych. Stworzono 5 mieszanych drużyn i tak powstała grupa biała kremówki, żółta słoneczka, czerwona czerwone jagody, zielona zielone groszki oraz niebieska smerfy. Ekipy pod opieką nauczycieli i terapeutów po oficjalnym rozpoczęciu na placu przed Urzędem Miejskim wyruszyły na trasę, na której znajdowało się 5 punktów, a na nich różne zadania związane z różnymi rodzajami niepełnosprawności i trudności, jakie im towarzyszą, ale i też uświadamiające, jak ważna jest współpraca, bo to ona była tematem przewodnim tegorocznej edycji gry miejskiej. Lokalizacja 3 punktów jak co roku ta sama, a związana jest z siedzibami służb mundurowych. Przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej czekało zadanie pod nazwą obracanie koca. Polegało to na tym, że uczestnicy stojąc na kocu musieli go przewrócić na drugą stronę, nie schodząc z niego. Musisz przejść tu bardziej do tyłu do szpaka.
No i brawo! No i wyszło! Pod siedzibą Straży Miejskiej zadaniem uczestników będzie tak zwana familiada. Z kolei pod komendą powiatową policji w Pabianicach czeka zadanie związane z savoir vivre. Jest to bardzo istotne zadanie, ponieważ nie każdy pełnosprawny wie, jak zachować się właściwie w stosunku do osoby z niepełnosprawnością. I tak na przykład możemy czuć się skonsternowani, czasami nawet zażenowani, mówiąc do osoby na przykład niewidomej, do widzenia, do zobaczenia. Natomiast jest to jak najbardziej powszechnie używany zwrot, którego możemy używać też w stosunku do takiej osoby. I nie powinniśmy się tego bać, nie powinno to w nas wywoływać żadnego lęku. Tak samo osoby, które są na wózkach, musimy potraktować ten wózek jako strefę prywatną danej osoby. Nie możemy go dotykać, przestawiać, przesuwać bez zgody danej osoby. Punkty 4 i 5 znajdowały się w nowych lokalizacjach. Przed zamkiem do wykonania było zadanie pod nazwą Codzienne życie. Uczniowie z zawiązanymi oczami przy słownej asekuracji i podpowiedzi osoby niepełnosprawnej musieli na przykład zrobić kanapkę. O, dobrze. Trzymaj to. No, o, dobrze. Rękę tutaj po prawo, no. Jest dobrze. Natomiast przed Młodzieżowym Domem Kultury czekała konkurencja sportowa Wspólna Piłka. Uczestnicy biorą piłkę do ręki, piłkę do siatki, wkładają między siebie, musi być para mieszana, czyli osoba z niepełnosprawnością połączona z osobą pełnosprawną, z uczniem ze szkoły i mają za zadanie wokół własnej osi obrócić tą piłkę tak, żeby ona nie spadła. Za każde wykonanie zadania przyznawano punkty, choć zdobycie największej ich liczby nie było najważniejsze. Liczyła się integracja i dobra zabawa, która była również widoczna na zakończeniu i podsumowaniu gry miejskiej, a to odbyło się w placówce wsparcia dziennego junior. Były wspólne zabawy, no i obowiązkowo coś dla ciała, czyli tradycyjnie kiełbaska z grilla. Po podliczeniu punktów okazało się, że trzecią edycję gry miejskiej wygrały Kremówki, czyli grupa biała utworzona przez uczniów szkoły podstawowej nr 9 oraz zespołu szkół specjalnych nr 5. Drugie miejsce przypadło Zielonym Groszkom, w której składzie znaleźli się uczniowie ósemki oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej. Na trzecim miejscu podium stanęły Słoneczka, w składzie uczniowie jedynki i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy. Czwarte miejsce ex aequo zajęły Smerfy, czyli uczniowie szkoły podstawowej nr 16 oraz Diamenciki z warsztatu terapii zajęciowej oraz grupa Czerwone Jagody, czyli uczniowie szkoły podstawowej nr 13 oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Były dyplomy, medale i prezenty przekazane przez partnerów wydarzenia. Grę miejską zakończyło... Każdy człowiek jest wartościowy sam w sobie i wart poznania. Warto wspólnie łamać bariery i stereotypy, aby się poznać i zintegrować, aby zobaczyć piękno w drugim człowieku. 129 biegaczy, zarówno nasi lokalni, jak i z różnych części Polski, Europy, a nawet świata, bo z USA i z Hongkongu zawitało do Pabianic na 6. edycję Festiwalu Biegów ABM Jędraszek Ultra Park Weekend, organizowanego przez Pabiański Klub Ocobiega. W ciągu 3 dni biegali na różnych dystansach, aby powalczyć o wymarzone wyniki, pobić kolejne rekordy. Praktycznie u nas to jest tak już taki cykl cały. Kończymy jedną imprezę, zaczynamy przygotowanie do drugiej. Najpierw jest decyzja, czy dalej w to brniemy, tak, czy chcemy i tak dalej. No i tak to już leci. 5 lat zleciało, 6. impreza. Przetrwaliśmy trudne czasy pandemii. Nie poddawaliśmy się, impreza się odbywała mimo wszystko, jakoś się udało szczęśliwie. No i teraz jest chyba już fajniej w tych bardziej normalnych czasach. W ramach 3-dniowego festiwalu odbyły się 3 biegi. Jako pierwsi w miniony piątek w dniu inauguracji imprezy wystartowali uczestnicy 48-godzinnego biegu. Najdłuższego, najbardziej wyczerpującego, wymagającego, niesamowitego ducha walki.
Następnego dnia, w sobotę, na trasę dołączyli zawodnicy biegu 24-godzinnego. Była to największa, bo 84-osobowa ekipa. A na koniec, w niedzielę, odbył się najszybszy i najkrótszy bieg na 50 km, w którym wystartowało najmniej osób, bo 18. Rezultaty biegowych zmagań cieszyły nie tylko zawodników, ale i organizatorów, ponieważ padło kilka rekordów. Najwięcej zdobyła ich Patrycja Bereznowska, lekkoatletka uprawiająca biegi długodystansowe, specjalizująca się w biegu 24-godzinnym i to właśnie w nim była najlepsza, uzyskując 3 niesamowite wyniki. Przyjechałam tutaj z myślą oczywiście przede wszystkim o walce o złoto, ale gdzieś tam za uszami miałam chęć pobić rekord świata lub rekord Europy, a po drodze wpadł jeszcze rekord na 100 mil Polski, więc wyjeżdżam z w sumie 3 tytułami, więc bardzo, bardzo szczęśliwa. Patrycja Bereznowska w ciągu doby przebiegła, bijąc tym samym nowy rekord Europy, 263 km 178 metrów. Ponadto w nocy pobiła rekord Polski na 100 mil, który od teraz wynosi 14 godzin 7 minut 41 sekund. Wicemistrzynią Polski w biegu 24-godzinnym została Anna Kapica. Biegaczka w ciągu doby pokonała dystans 232 km 533 metrów. A brązowy medal Mistrzostw Polski zawisł na szyi pabieńczanki Mileny Grabskiej-Grzegorczyk, która przebiegła 223 km 38 metrów. Natomiast w kategorii Open w biegu na 24 godziny klasyfikacja uległa małej zmianie. Trzecie miejsce zajęła Anna Kapica, drugie Olena Szewczenko z Kijowa, której wynik to 251 km 37 metrów, no i pierwsze wspomniana Patrycja Bereznowska. Jeśli chodzi o mężczyzn, to zarówno w Mistrzostwach Polski, jak i w kategorii Open klasyfikacja była ta sama. Zwyciężył Mariusz Napiórkowski z wynikiem 276 km 81 metrów. Drugie miejsce zajął Leszek Małyszek, który w 24 godziny przebiegł 252 km 845 metrów. Trzecią lokatę z wynikiem 244 km 222 metrów wybiegał Jakub Śleziak. W biegu 24-godzinnym padł jeszcze jeden rekord. Padł rekord świata w kategorii mężczyzn M65. Międzynarodowa Federacja biegów ultra takie biegi uznaje i ten rekord został poprawiony po 20 latach. Wincenty Korczak z Radomia, ponad 219 km. Kolejne fantastyczne informacje o wynikach napłynęły z trasy w biegu na 50 km. Paweł Kosek po kilku próbach u nas w Pabianicach w końcu dopiął swego i poprawił 25-letni rekord Polski w biegu na 50 km. Nowy rekord to jest 2:52:12. Trzeba było własny cień i czas gonić, także to trochę na minus na pewno, bo jest wtedy ciężej, ale też te pętle krótkie akurat tutaj robią robotę pod tym względem, że jeśli weźmie się też swój support, jakąś bliską osobę, no to takie wsparcie też pomaga akurat w tym przypadku. Ale od samego początku pan prowadził, prawda? Tak, tak, tak. No ja właśnie. Tylko patrzałem cały czas, żeby sobie z początku, jak jeszcze chłodno było w tym parku, wyśrubować taki trochę zapas czasu nad tym wynikiem, no i potem próbować to dociągnąć. Chociaż to też była taka dosyć ryzykowna taktyka, bo z drugiej strony mogłem sobie spokojniej zacząć. Może byłoby mniej cierpienia na koniec, no ale tego się już nie dowiemy. Drugie miejsce zajął pabianiczanin Karol Wojtunik, który 50 km przebiegł w ciągu 2 godzin 59 minut i 14 sekund, co oznacza, że jest w historii trzecim Polakiem, który pokonał ten dystans poniżej 3 godzin. Na trzecim miejscu uplasował się Piotr Kubiak. Jego wynik to 3 godziny 39 minut i 55 sekund. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Olga Kowaluna z BEM z wynikiem 4 godzin 15 minut i 46 sekund. Drugą lokatę z czasem 5 godzin 47 minut i 49 sekund wybiegała Paulina Kruk, a trzecie miejsce zajęła Anna Majewska, która 50 km pokonała w czasie 6 godzin 24 minut i 49 sekund. Trzeci dzień Ultraparku Weekend przyniósł rozstrzygnięcie rozpoczętego w piątek 48-godzinnego biegu. I tutaj, jeśli chodzi o biegaczy, to całe podium należało do reprezentantów Litwy.
Najlepszy był Mariusz Zarouskas, który przez dwie doby przebiegł 317 km 514 metrów. Drugie miejsce z wynikiem 307 km 161 metrów wybiegał Ernestas Wedeikis, a na trzecim miejscu znalazł się Algis Pacevičius, którego wynik to 303 km 710 metrów. Z biegaczek zwyciężyła Anna Badzioch. W czasie 48 godzin przebiegła 240 km 997 metrów. Za nią na drugim miejscu plasowała się Monika Hetmanek z klubu O co biega. Pabieńczanka uzyskała wynik 224 km 316 metrów. Trzecią lokatę wywalczyła także Pabieńczanka Katarzyna Dumka. Przebiegła 178 km 158 metrów. Organizator wyróżnił również w tym biegu startującego w kategorii M50 reprezentanta Hongkongu Chung Fai Wu, który w klasyfikacji Open uzyskał siódme miejsce, pokonując w 48 godzin 274 km 695 metrów. Dla najlepszych we wszystkich trzech biegach były medale, puchary, nagrody rzeczowe oraz czeki. Tegoroczna szósta edycja Ultra Park Weekend była, jak usłyszeliśmy, naprawdę bardzo udana. Było sprawnie, spokojnie, padły rekordy, świetne wyniki, pogoda dopisała. Wszystko przebiegło zgodnie z regulaminem. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona postawą zawodników. Jednak kilka lat moich ciężkiej pracy i słów wypowiedzianych przyniosło efekty. Zawodnicy myślę, że też zadowoleni i po prostu no, okaże się to na, że tak powiem, na dekoracji kończącej imprezę. Myślę, że też będzie aplauz i podziękowania na moje uszy, na moje ręce dla całego zespołu sędziowskiego. Jest mi niezmiernie miło, że mogłam znowu być, że tak powiem, szefem wszystkich sędziów, którzy tutaj pilnowali, dbali o zdrowie i przede wszystkim życie zawodników, bo impreza tutaj w Pabianicach tak długa jest bardzo ciężką imprezą i różne mogą być sytuacje. Na szczęście obyło się bez pomocy medycznej, bez żadnych zasłabnięć, bez problemów zdrowotnych. A za rok? Chcielibyśmy zorganizować mistrzostwa świata w biegu 48 godzin. Złożyliśmy wniosek w tej sprawie. I najprawdopodobniej dostaniemy organizację. Czyli wielkie wydarzenie nam się szykuje w naszych Pabianicach. Ogromne, wielkie, dużo więcej przygotowań, praktycznie cały rok przygotowań już niedługo się... Jeśli zostaniemy oczywiście wybrani, ale myślę, że termin zostanie ogłoszony wkrótce, cały rok przygotowań. A jest na to szansa? Mamy na to szansę? Bardzo dużą szansę. Jesteśmy faworytem. Tymczasem na relacje z 6. Międzynarodowego Festiwalu Biegów Ultra Park Weekend zapraszamy do programu Puls Miasta. Piknikiem żeglarskim retmana drużyn wodnych UFCZHP Pabienice uczcił 60-lecie harcerskiego ruchu wodnego w naszym mieście. Na przestrzeni tych lat żeglarskiemu środowisku harcerskiemu przewodziło 11 retmanów. Obecnie pełniącym tę funkcję jest Marcin Kwiatkowski, łodzianin, który z pabieńskim środowiskiem związany jest od wielu lat. Nie jestem jedyny tutaj. Mamy nawet gromadę zuchową, w której przybocznymi są dziewczyny z Łodzi przyjeżdżają, z Bałut, więc... Jakby to powiedzieć, to Pabianice są ośrodkiem wodnym tu w tym okręgu. Nie ma w Łodzi takiej ekipy i takich atrakcji jak tutaj na Lewitynie. Czegoś takiego jak tu dzisiaj ten piknik nie zobaczymy w Łodzi. W sobotę 11 maja akwen wodny Lewityna opanowały optymisty małe łódki służące do szkolenia najmłodszego żeglarskiego na rybku. Harcerze wodniacy mają ułatwione zadanie w szkoleniu młodych żeglarzy od momentu, kiedy na terenie Lewityna pojawiła się szkutnia. Bliskość wody, która w pełni wystarcza do przeprowadzania takich zajęć, powoduje, że chówcowe środowisko żeglarskie zyskało na popularności. Kiedy w styczniu jedna z gromad, która tutaj w Szkutni ma zbiórki, mieliśmy problemy z ilością. I tak się zastanawialiśmy, jak to ugryźć, no bo to wiadomo, no, dzieci no, przychodzą, odchodzą, zima, to też tak się mówi, rodzice nie chcą, żeby dzieci przychodziły. No i nagle się okazało, że po marcowym pływaniu, bo my nam w marcu wyskoczyli tutaj na wodę, więc bo było tak ciepło, koleżanka już mówi, ale już więcej do gromady nie przyjmę dzieci. Po prostu już ma taką ilość, że już nie ogarniamy tego. Tak? Nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej. No nie możemy założyć na chwilę gromady kolejnej, bo to no, trzeba mieć kadrę i ludzi, którzy to pociągną i czas, żeby to wszystko zrobić. Więc ta jedna gromada już ma, ile dzisiaj tylko się dało, tyle mamy. Ale przychodzą ludzie, zapisują się do abordażu. Na szczęście ci starsi mogą, więc tam jeszcze mamy moce przerobowe i tam się ludzie zapisują, bo od 11 roku życia już dzieci mogą do abordażu. I, no i się okazuje, że tak.
Tak, że właśnie się zapisują i to ludzie zobaczyli. Można popływać, harcerstwo, tak, jesteśmy na miejscu, nie trzeba nigdzie daleko jechać. I przychodzą na zbiórki i zostają z nami. Harcerze, żeglarze są otwarci również na środowisko zewnętrzne. Dzieci i młodzież, która nie przynależy do Retmanatu, stąd organizacja bezpłatnych szkoleń dla wszystkich chętnych w ramach żeglarskich sobót w Lewitynie, które zaplanowano do końca czerwca. Co dwa tygodnie staramy się tutaj być, co dwa tygodnie przeprowadzamy naukę pływania dla osób, które już żeglowały kiedykolwiek, dla osób, które są tu pierwszy raz. Niektórzy pływają z naszymi harcerzami, niektórzy pływają z rodzicami, którym tłumaczymy na bieżąco, co i jak to wygląda. Zapraszamy absolutnie każdego. Cały dzień tu jesteśmy. Tak naprawdę pływanie na optymiście to jest bardzo prosta rzecz. Są dwie żeglarskie rzeczy do zrozumienia. Jest obsługa steru, obsługa żagla. Każdą z tych rzeczy można zrozumieć w przeciągu 5 minut wytłumaczenia, 2 minut wytłumaczenia i potem 15 minut popływania na żaglach. W sobotę to wydarzenie wplotło się w jubileuszowe obchody pobieńskiego Retmanatu ZHP. Staramy się dzisiaj uzupełnić nasze działania też o taki bardziej statyczny, o taką bardziej statyczną formę atrakcji. Zorganizowaliśmy też w ramach obchodów 60-lecia naszego środowiska, czyli Retmanatu, czyli tej grupy harcerzy wodniaków w Pabienicach, zorganizowaliśmy dodatkowy rajd dla dzieci, w czasie którego oprócz standardowych, co dwutygodniowych zajęć na wodzie, dzieciaki miały okazję wziąć udział też w zajęciach z zabarwieniem marynistycznym zorganizowanych na lądzie. Tam w niektórych skupialiśmy się bardziej na aspektach zadań fizycznych, w innych punktach na zadaniach artystycznych, natomiast wszystko było spójnie zorganizowane wokół tego tematu przewodniego, jakim dla nas, dla harcerzy wodniaków, jest żeglarstwo. Nie zabrakło również muzyki, nieodłącznie związanej tematycznie z żeglowaniem, czyli szant. Mini występ zaprezentowali młodsi i starsi członkowie drużyny wodnej, jak również zaproszeni goście. Kulminacją pierwszego dnia pikniku był specjalny pokaz okraszony pewną dawką adrenaliny. Pokaz ratownictwa morskiego, którego takim najciekawszym elementem będzie też pokazanie pirotechniki morskiej w akcji. Będzie trochę strzelania, będzie trochę dymu, natomiast to wszystko ma przede wszystkim pełnić rolę edukacyjną. Akcja ratownicza przeprowadzona na wodzie była w pełni zabezpieczona i zorganizowana z użyciem profesjonalnego sprzętu. Widzowie tego pokazu nagrodzili wodniaków oklaskami. Podczas pikniku w Lewitynie, podobnie jak na innych plenerowych wydarzeniach, obecni byli pracownicy ZWiK-u zapewniający nawodnienie organizmu oraz strażacy z OSP Pabieńce, którzy zaprezentowali sprzęt ratowniczy. Niedzielną część pikniku wypełniły jubileuszowe regaty 60-lecia Retmanatu, w których wystartować mogły zarówno dzieci, jak i dorośli w specjalnie stworzonej do tego celu klasie Open. Na szerszą relację z jubileuszu pobieńskich harcerzy żeglarzy zapraszamy w środę do programu Puls Miasta. Wartka akcja wypełniona szeregiem zabawnych i błyskotliwych dialogów, zaskakujących sytuacji i świetnie nakreślonych postaci. To sztuka pełna czarnego humoru, który potrafi bawić od pierwszej do ostatniej sceny. Dzięki temu nie nuży, ale jednocześnie jest sprawdzianem dystansu widzów do samych siebie. Mowa o premierze spektaklu pod tytułem Mój mąż w trumnie, to brzmi dumnie, grupy teatralnej dla niepoznaki działającej w Miejskim Ośrodku Kultury. Oryginalny tytuł ma Mój mąż umarł, ale już mu lepiej, na podstawie sztuki Izabeli Degórskiej. Nasza troszeczkę zmieniona, może nawet nie troszeczkę, a dość zmieniona, ma tytuł Mój mąż w trumnie, to brzmi dumnie. Jest to czarna komedia, w której przeplatają się wątki duże, różne kompletnie. Jest historia rodziny, jest historia reporterów, dziennikarzy, jest historia siostry zakonnej i księdza. To wszystko jest połączone w całość. Akcja sztuki dzieje się w klimacie PRL-u, co jeszcze bardziej nadaje jej wyjątkowości. Starsze małżeństwo, Zofia i Jędrzej, siedzi sobie w domu na wsi. Odpoczywają, relaksują się, ale i też kłócą się o banalne rzeczy, jak to bywa w starych, dobrych małżeństwach. Natomiast zamysłem naszej pani jest to, że w sumie jakby mąż umarł, to było w jej interesie, bo ona wtedy dostanie trochę jakąś tam wyższą kasę, czyli będzie bogatsza i co by tutaj z tym fantem zrobić? On taki gapowaty, taka siermięga troszeczkę, kompletnie się nie domyśla, co żona ma za plan.
Plan okazuje się banalny, ale skuteczny. Zgodnie z zamierzeniem żony rano znajduje w łóżku sztywne ciało męża. Natychmiast otwiera szafę, przymierza zakupione wcześniej sukienki i woalkę, ale na biegu wydany akt zgonu przez lekarza jest nieważny, bo za chwilę okazuje się, że zmarły mąż jednak żyje i trafia do szpitala. I tam zaczyna się kolejna historia. O co chodzi? Czy on umarł, czy on żyje, czy to jest jakieś faux pas, czy to jest błędna diagnoza, czy to jest po prostu jakiś cud, to wszystko się rozkręca. Na to wszystko przyjeżdża telewizja, przyjeżdżają reporterzy, przyjeżdżają dziennikarze, jest odpowiadanie widzów, odpowiadanie naszej widowni również, co powinno się teraz stać, czy on powinien żyć, czy nie, i to wszystko w bardzo humorystyczny sposób przedstawiamy. Spektakl kończy się oczywiście wesoło, ale w międzyczasie spotykamy się w kościele, no bo jakby nasz mąż jest w trumnie nadal. Rola zmarłego, jak przyznał Damian Radzikowski, który wcielił się w leżącego przez sporą część spektaklu w trumnie męża, na pewno bardzo wymagająca. Znaczy łatwa jest na pewno pod tym względem, że nie ma za dużo tekstu, więc nie trzeba się strasznie długo uczyć. Natomiast jest to na pewno wymagająca rola pod tym kątem, że po pierwsze, no stres związany z samym leżeniem w trumnie, nie polecam. A po drugie, no jak gdyby trzeba zachować powagę, nie można się śmiać, nie można jakby uczestniczyć w tym, co się dzieje, a spektaklu dzieje się naprawdę dużo. Jest dużo wesołych, zabawnych momentów, także to wymaga takiego skupienia i powagi. Specjalnych przygotowań nie trzeba czynić, umówmy się, no muszę się trochę postarzeć, co nie jest dość łatwe. Próbowałem trochę zrzucić, żeby koleżankom było łatwiej mnie na scenę zwieść i operować mną jako właśnie nieboszczykiem. W roli reportera telewizyjnego odnalazł się też Krzysztof Płatek, jeden z pięciu debiutantów w grupie Dla Niepoznaki. Gram reportera telewizyjnego, który, no, jak to każdy reporter, ma swój plan na każdy jakby realizowany swój program. Jeżeli chodzi o rolę, to... Dość łatwa, bo no jako reporter mam jakieś tam ze sobą atrybuty, jak widać, i mogę się, że tak powiem, nimi posiłkować, żeby w różnych dziwnych sytuacjach, które się za każdym razem zdarzają na scenie, no móc dopomóc sobie czy kolegom ze sceny. W sztuce zagrało bardzo dużo osób. Oprócz debiutujących i stałych członków grupy Dla Niepoznaki, gościnnie wystąpił też reżyser działającej także w MOK-u grupy teatralnej Spektrum, Andrzej Cieślik. Jak przyznała reżyserka spektaklu, czytanie scenariusza rozpoczęło się w listopadzie, a prace pełną parą ruszyły po nowym roku. Staramy się wszyscy jakby zachować tą satyrę, która utrzymuje się od samego początku w całym spektaklu. No każdy z nas na pewno inaczej pamięta czasy PRL-u, więc na pewno każdy z nas będzie chciał wnieść coś od siebie, tym bardziej, że widownia też na pewno, myślę, że przypomni sobie kilka różnych aspektów z tamtych czasów. Więc no myślę, że no ja swoją rolą dołożę jako reportera, dołożę wszelkich starań, żeby pokazać, jacy to ambitni byli wtedy, w tamtych czasach, no i no żeby przede wszystkim widownia dobrze się bawiła i to jest dla nas najważniejsze. Ale nie tylko o dobrą zabawę chodzi w premierowej sztuce. Zawsze jest tak zwane drugie dno. Spektakl ukazuje, a raczej ironicznie przedstawia, świat mediów nieustannie szukających sensacji. Zderza oczekiwania mieszkańców, którzy pragną zaistnieć przed kamerą telewizyjną, z brutalnością reporterów, dowolnie wykorzystujących i interpretujących ich wypowiedzi. Cały spektakl jest osadzony w okolicznościach małej miejscowości, gdzie no, ludzie są troszkę zacofani, można tak powiedzieć. I ten przyjazd prasy, telewizji, radia wywołuje bardzo duże zamieszanie, a z kolei dla mediów jest okazją do tego, żeby tą historię w niesamowity sposób rozdmuchać, wymyślić, wypowiadać na ten temat niestworzone rzeczy, no co też generalnie rodzi pewne komplikacje, pewne zabawne sytuacje. Natomiast całościowo ma nam to pokazać, że nie zawsze to, co słyszymy w mediach, czy czytamy w prasie, czy słyszymy w radiu, czy widzimy w telewizji, jest po prostu zgodne z prawdą, więc zachęcamy przez ten spektakl do tego, żeby te wiadomości, które do nas dochodzą, zwłaszcza w tej cyfrowej erze, jednak dość mocno filtrować. Niewątpliwie kolejnym atutem sztuki jest scenografia na miarę czasów PRL-u, jego atrybuty, charakterystyczne w tamtych latach przedmioty czy stroje. Większość scenografii to jest nasze prywatne zaplecze. Próbowaliśmy znaleźć to, czego potrzebujemy w naszych rodzinach, u naszych przyjaciół, znajomych.
I to właśnie wszystko, co za moimi plecami zaraz zacznie się układać, bo już za chwilę ruszamy ze sceną i ze scenografią, jest brane najczęściej od ludzi dobrej woli, którzy chcieli mieć swoją cegiełkę w naszym spektaklu. Ważne jest to, że w tym spektaklu mamy dwóch partnerów. Jednym z nich jest Muzeum Miasta Pabianic, które wsparło nas w scenografii, bo akcja naszego spektaklu dzieje się w latach PRL-u, więc nie jest tak łatwo to wszystko, co potrzeba zgromadzić do scenografii, ale dzięki dobrym ludziom i muzeum naszemu mamy tę scenografię, ale warto też podkreślić, że drugim partnerem jest Zakład Pogrzebowy Olimp nasz Pabianicki, który na naszą prośbę, czy jesteście w stanie nas Państwo wesprzeć akcesoriami pogrzebowymi, absolutnie w to weszli od razu i wręcz jeszcze więcej chcieli działać niż stanowiły nasze potrzeby. Jeśli ktoś potrzebuje potężnej dawki humoru, dobrej zabawy i energii, no i chce się dowiedzieć, jaki jest finał tej historii, to koniecznie musi obejrzeć sztukę komediową Mój mąż w trumnie, to brzmi dumnie. Okazja ku temu będzie w niedzielę 16 czerwca o godzinie 18, oczywiście w Miejskim Ośrodku Kultury. Piłkarki szkoły podstawowej w Szydłowie oraz futboliści szkoły podstawowej z Ksawerowa to drużyny, które zdobyły Mistrzostwo Powiatu Pabieńskiego w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Obie reprezentacje awansowały do półfinału wojewódzkiego. Te zawody rozegrano w Zgierzu. W rywalizacji dziewcząt przeciwniczkami mistrzyń powiatu z Szydłowa były piłkarki szkoły podstawowej w Świnicach Warckich i szkoły podstawowej w Niesłukowie. Pierwszy mecz półfinału rozegrany z rywalkami z Niesłukowa, dziewczęta z Szydłowa wygrały 1-0. W drugim spotkaniu, gdzie przeciwniczkami były futbolistki ze Świnic, powtórzenie sukcesu z pierwszego pojedynku mistrzyniom powiatu pabieńskiego się nie udało. Co prawda drużyna z Szydłowa zdobyła jedną bramkę, ale rywalki zanotowały na swoim koncie aż 4 trafienia. Mistrzynie powiatu zdobyły w półfinale wojewódzkim drugie miejsce. Lepiej poszło w półfinałowych rozgrywkach piłkarzom szkoły podstawowej z Ksawerowa. Mistrzowie powiatu pabieńskiego wysoko pokonali dwoje rywali, którzy rywalizowali z nimi w tych zawodach. W meczu z piłkarzami szkoły podstawowej nr 2 z Głowna Ksawerowianie wygrali 5-1. Kolejny mecz z reprezentacją szkoły podstawowej nr 1 z Poddębic nasi mistrzowie zagrali równie skutecznie, strzelając rywalom 6 goli i tracąc 3 bramki. Drużyna szkoły podstawowej z Ksawerowa awansowała do finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Rywalizacja o tytuł mistrzów województwa łódzkiego odbędzie się 28 maja w Sieradzu.